Przybyła przesyłka zza morza. Przesyłka przybyła z Danii. Niedobrze by tam było coś rozciąć, że tak powiem. Namiot. I jest to namiot z Qualpro Bivibak Olive. No niestety w Norwegii się nie udało znaleźć, więc trzeba było zamówić z Danii. Ale co? Nie mam, nie przyszło żadne cło do zapłacenia, co dziwne. No ale nie poradzimy nic. To co? Idziemy sobie z tym na taras. Nie wiem tylko, czy ja będę umiał taki poważny sprzęt rozłożyć. Już wytytlane, ale to nic, wytytlane będzie prędzej czy później. No, to już mi się nie podoba, bo to można zgubić. I co? I to jest generalnie tylko zrolowane? Czy jak? To będzie dość istotne. Wydaje mi się. Coś takiego. Ile to tych śledzi? 6 sztuk. 7. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nawet. Zobaczymy sobie, jak te góreczki. Jedna. I druga, czyli jest dłuższa i krótsza. To jak mniemam, ta krótsza będzie tutaj.
ogóle nie mam doświadczenia z tego typu namiotami i nie chciałbym czegoś tutaj upierdolić. Aha, okej, okay. Czyli ona się po prostu troszkę haczy przy rozkładaniu o rurkę. Wsadzę w szpary między listewkami. No to co, drugi? No tylko, żeby mi tego teraz wiatr nie zabrał. Było, myślę, mocno nieśmiesznie. No i dzisiaj sobie zmierzę, ile to, jakie to ma wymiary w środku. Tak nie, że tak powiem, finalnie. Nie to, co tam jest opisane, tylko tak realnie, jak to wygląda. I jutro się pewno wybiorę po materac do spania. Całkiem, powiem wam, dużo miejsca w tym jest. Całkiem sporo miejsca. Chodźcie zobaczyć. O. Tutaj jest, że tak powiem, bardzo tymczasowo i bardzo delikatnie wszystko umocowane. I do środka. No i co? I tak wyjrzy w środku. Kupa miejsca. Jest. Ciekawe, jak ta... Chociaż ta podłoga sprawia wrażenie, że jest dość gruba. No. Spoko. Że za chwilę sobie zrobię pomiar. I jutro zapewne będzie akcja. Jutro zapewne będzie akcja materac. Tylko żebym to później poskładał. Spoko. I poskładamy. O. Dziękuję. No to tyle. Zdam na pewno recenzję, jak użyję. Ale wygląda bardzo fajnie.